Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Secret Agent Clank na PSP. Na początek dół, góra. Jesteśmy znowu tutaj, bo tak się wczytuje gra. Więc po prostu musimy kucharka wybrać. Sęk-łak. Będziemy tak grać. Nie wiem w ogóle, czemu tak się dziwnie zapisuje gra. Chociaż pewnie dlatego, żeby sobie przypomnieć, jak są jakieś kasynki, i to jest właśnie dobre w tym przypadku. I dziś będziemy przechodzić. Dobra, to już widzieliśmy. Będziemy przechodzić sobie historykę Quarka. Znaczy nie cały czas, rzecz jasna, ale w większości chyba. Dobra. Więc tu już bardziej na platformówkę wygląda, a nie jak wcześniej, że się z czymś bijemy. Co jest bardzo fajne. Podoba mi się, że wreszcie tutaj, że tak powiem, jest coś normalnego. To nie było miłe zbytnio, ale no przyznajcie, że Quark to miał tutaj walkę z dwie walki z bossami i jedną, nie wiem, praktycznie PvE. To znaczy, to jest PvE? Player versus everything, czy make bomba rozsadzona i zakonnice uratowane. Zakonnice. Nie wiem, co musieli ci pać ludzie w High Impact Games, żeby wziąć kosmiczne zakonnice. Po prostu nie. Musieli dobry towar mieć. Halo, gdzie teraz? Tutaj. O, i tu jest fajna rzecz. Siema? Siema, Eniu! W ogóle ten grzyb. No właśnie, już zaspoilerowałem. To ci przeciwnicy strasznie mi przypominają grzybki. I przez to bardzo mi przypominają gumby z Mario. Nie wiem, czy tylko ja mam takie skojarzenie dziwne. Jakbyście występują, no praktycznie dwa ich typy, czyli z pistolecikiem i z mieczem. Czy to jest miecz czy szabla? To jest miecz. Jeśli by ktoś się zastanawiał, jaka jest różnica między szablą a mieczem, to że tak powiem, miecz jest symetryczny. Ma po prostu kształt trójkąta z prostokątem, po obu stronach jest taki sam. A szabla jest no takim, można powiedzieć, że półkolem spłaszczony. Taka jest różnica między szablą. Więc chciałem się przyjrzeć, bo w sumie nigdy się nie przyjrzałem, a teraz tak miałem jakoś ochotę. Mogę tam wejść na to? O, w mordę mogę. Jakim cudem. No i jeszcze jest ten trzeci typ, czyli no po prostu z armatą. Nie wiem, czy w sumie go zaliczać jako typ, czy nie. No powiedzmy, że zaliczę go. Zaliczę, oh yeah, nie. Nie, please God, no. No. Sorry, nie. Było złe. No i to jest moment taki, w którym Pixel bierze, nie wiem, troki? Jakoś to się tak mówiło. Dobra, myk. W kosmosie nie słychać nic. Tam jest pustka. Dźwięk nie przechodzi przez to. Nie da się usłyszeć cichego płakania albo cholera wie co. Ech. Tak wiem, to jest gra, ale po prostu czasem takie głupie rzeczy mnie denerwują w grach. Takie, no już nawet sam to nazywam, głupie rzeczy.
No i tak mnie denerwują czasem. Może nie jestem striggerowany, ale... Wiecie, strasznie mi to przeszkadza. Czy tu można coś zgliczować? I to, moi drodzy, tak wygląda moje granie w jakieś gry na co dzień. Wchodzę do jakiejś nowej lokacji. Co by tu można zgliczować? No i tu jest pseudo mini cutscenka. Rozwalamy to. Wychodzimy. I lecimy. No drogą, nie wiem, czy Quark może jakąkolwiek śrubę znaleźć. Tak mnie trochę teraz złapało, że no... No w poziomach Quarka była śruba jakakolwiek? No właśnie chyba nie. Tak nie sądzę, żeby było. Okej, to było łatwe. No i uratowaliśmy wszystkie autobusy z zakonnicami. Kurde, myślałem, że zgliczuję trochę. No i mamy kolejnego bossa, którym jest jedno wielkie oko. Okej, musimy nawalać. Ale i tak najlepsze jest później, co się dzieje. O właśnie. Stało. I teraz patrz. Po prostu... Gwałt prawie, że... Dobra. O-o. Zginę. O-o. O-o. No nie pykło. Ale dobra, teraz mamy pełne życie przynajmniej, więc będzie dużo łatwiej. Najpierw ponawalamy w to oko, a co ja się będę... Możemy równie dobrze sobie postrzelać, a nic nie da niestety. W sumie. Nie, ale... Nice. Więc teraz wystarczy nawalać w cytryny. Bo cytryny dużo więcej, jak możecie zauważyć, damage'a zadają niż my. Ogarnij się. Get alive, bro. Oni się tu nawet sami pozabijają. Dobra. Ogarnij się, god damn it. I nie, to jeszcze nie koniec. Haha! Pokonałem go! Yay! You know, I haven't really shown you what this baby can do when I open her up. Check this out. No, więc teraz Quark odblokował nam panel. Still operational. If I follow the signal of my ship, I should find Clun. Co jest według mnie trochę dziwne, że Clank myślał, że to może nawet nie działać. Nawiązując do tego, że jeśli nie działa, bo przecież się świeciło. Więc ja bym od razu myślał, że to działa. Jeśli świeci. Daje jakąś tam energię. Ja nie widzę powodu, dlaczego miało nie działać. Okej. Okay. A z drugiej strony, dlaczego to działa w ogóle? Bo to jest opuszczone, jest tu praktycznie złomowisko. To na cholerę tu w ogóle jeszcze energia. Jak to wszystko jest nawet porośnięte grzybami, jakie widzieliśmy w poprzednim odcinku, zapraszam. Ale chamsko rozumą. No cóż, znowu mamy Space Invaders. Bardzo nie lubię tego stylu gameplay. Bardzo nie lubię tego. Nie wiem w ogóle, co mnie tak w tym... Strasznie, nie wiem, no...
prostu jakoś mi to nie pasuje nawet. Nie, mam często się coś podobnego. Powtarza na przykład no, w Toss of Destruction, w następnej grze będą podobne poziomy, od razu tego ostrzegam. I tam nie mam aż takich wielkich wątów co do tych poziomów. Nie wiem, po prostu mi są obojętne. Tu ich po prostu nie lubię. Tam to mi są one obojętne, co jest bardzo dziwne. Bo... nie wiem, no. Tam jest akcja, a tutaj robię praktycznie to samo. Cały czas. Inne w statku! O kurde bele! Dobra. Swoją drogą, ludzie, jak od razu wam tutaj mówię, że prawdopodobnie będę kupował Abermedia Live Gamer. Co? Nie. Abermedia Live Gamer Portable 2? Nie. No 2. Czemu, a nie nagle mi się odwidziało? Ponieważ Live Gamer Portable 2 ma opcję 60 FPS-ów. To nagrywa i w HD, i w 60 FPS-ach, więc najprawdopodobniej kiedyś, bo znając życie pewnie do tego czasu nagram co najmniej do A Cracking Time Ratcheta, któregoś pewnego pięknego dnia pewnie zremasteruję, w sensie zrobię Newborna, wszystkich części Ratcheta, tylko że tym razem wpada i 60 FPS-a. To było, mam nadzieję, że fajne. No planuję to zrobić, bo nie będę się wstrzymywał tylko dlatego, że tych 60 FPS-ów będą praktycznie oszukane, 60 FPS-ów i Full HD, ale no nie wiem, jak dla mnie to chciałbym to zrobić teraz, a później co najwyżej zremake'ować, no nie wiem, no wielka mi rzecz, że zremake jest, no przynajmniej więcej będzie tych fajnych gier. Szybko mi się nie skończą przynajmniej. Tak samo jak Soniki. Sonic Unleashed to jeszcze się załapię na tą nagrywarkę. Ale na przykład Sonic 06 to co się tak nie zrobi? Tak samo chyba Shadow the Hedgehog. Patrzcie jak to gwałt po prostu tego bossa. Ale tu jest jeszcze coś dalej. Jeszcze jest coś. Zawsze jest coś jeszcze. Nie przejmuję się trochę z tym zatrzymywaniem, nie, to znaczy spowalnianiem, bo bardziej jakoś obchodzi mnie to, czy mam więcej tych rakiet, bo one, jak widzieliście, są OP. Ty giniesz. A ciebie oszczędzam. O. Oszczędziłem jednego, teraz wszyscy będą mieli wąty. Aha, to w tym poziomie są dwóch bossów. No, dokładnie. No, dokładnie te trzech. No, dobrą sprawę. Co nie jest fajne. Co bardzo nie jest fajne. Zium. No ginże wreszcie. No. Teraz szybko pójdzie, tak samo jak ta pierwsza poszła. Chociaż tam chyba miałem więcej rakiet, coś sądzę.
dziwne wrażenie, że tam miał więcej rakiet. Bo tak było. Miałem tam chyba więcej rakiet. Więc no nieźle będzie. Ile tu już mamy? 10? 10 minut, no. Niestety dokładnie nie widzę, możliwe, że to 15 jest, bo dosyć daleko siedzę od ekranu. A dokładnie 1,5 metra. Tak wiem. Szmat drogi. Ale tak to jest, jak się ma trochę. Zobacz punkt umiejętności. Ciekawe. Ale tak to jest po prostu, jak się ma wadę wzroku, niestety. Coś dostaniemy? Agent Clank, we lost contact with you. What happened? I finally know who is behind all of this. It is Clunk. He stole my ship and brought it here. You mean the robot once created by Dr. Nefarious to replace you? Yes. Do you have any additional information on him? Here is his file. Since you last saw him, Clunk's been working as a factory assembly line robot making high-tech toilet seats. He abruptly quit on the same day that you and Ratchet celebrated your victory over auto-destruct by visiting with the Galactic President. We have no information on him after that day. Well, if he's there, you should... Time has come for my wrath to be felt across the galaxy. While the establishment has me imprisoned, my associates have continued to put my plan in place. In a short time, I will destroy every planet in this galaxy at once, unless I am set free and given my own planet to rule. The device is already in motion, and only I can stop it. Are you still sure about Clunk? It looks like Ratchet might be in control. I am telling you, that is not Ratchet. I will find Clunk and prove it to you. What are you doing, son? That message you just sent, you got the entire prison riled up. There's a prison break in progress, and unless you can stop it, I'm holding you responsible. No, coś tu się nieźle zrobiło, ale w każdym razie jest tutaj teraz ucieczka z więzienia. Swoją drogą da się wyjść stąd. Właśnie przez tego gościa da się stąd wyjść. Raz mi się udało, ale niestety no długo, że nie potrwała moja wolność, gdyż pouciekali wszyscy. No niestety tak bywa. To spadłem, aha. No ale prawdopodobnie przy użyciu kodów, czy cheatów, znaczy się, żeby miał nieskończoność zero ich, to można, że mogłem tutaj łazić po prostu sobie. O ile jeśli taki kod istnieje, bo ja się zbytnio w kody nie bawię, poza takimi na 60 fps-ów, ewentualnie Moonjump, żeby sobie czasem dla beki połazić. Czy połazić, zobaczyć co jest gdzie. Ale po prostu dla fanu sobie tak Moonjumpa włączyć. I zobaczyć, jak grę można szybko przejść z cheatami. Ale no mówię, no ja tylko znam na Moonjump, nie wiem, jakieś na nieśmiertelność czy co. Takie duperele. W ogóle to ja powinien chyba używać... A nie no. To też się upgrade'uje, a to dobrze. Bardzo dobrze, nawet powiedzieć. A więc oni się tam szanią z tym. W ogóle też fajnie, że ten wyrzutnie piłek do... Jak to się nazywa? Do zbijaka. Mi pomagają. Bardzo pomocne. Nie powiem, że nie. Długo to trwa. Kiedy wreszcie będę mógł zagrać Clankiem? Halo! To jest Secret Agent Clank, a już jesteśmy prawie w 20 minucie nagrania. I graliśmy tylko Giant Clankiem, ale on się nie liczy. Dlaczego? Znaczy...
Świetnie, 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 świetnie. Zginąłem! Zaraz, czy ja przypadkiem... Co to jest? Informacja. Ekstraktor się obszczupuje... Co? Okej. I think. Ja zapomniałem o tym PDA. Shit. Chyba to niech się to robi. Ja tu sobie chętnie postoję. Już runda druga. Chill kompletny. Może też dzięki przy tej nowej nagrywarce może też kupię upscaler do PSP i zremasteruję gry z PSP, to znaczy nie miałoby to troszkę sensu, bo w sumie nic by to nie pomogło, ale może nie, raczej nie, ale tak po prostu taka szybka myśl mi przeszła, nie wiem czemu. Ale nie, na 100% może gry z PS2, bo mam opcję nagrywania gry z PS2 w 1080p, takim, że tak powiem, natywnym. A tak poza tym... Nie wiem. Zdecydowanie to się przyda na next gen consoles. Na PS3 i na PS2. Nic więcej nie widzę, żebym już z tego nagrywał. No i może na Wii, jak będę miał. Kiedyś. A tak, to po prostu. Ale najpierw trzeba to kupić. To najważniejsze jest. Ten mod na płomień czasem się bardzo przydaje. Jak mi w ogóle rośnie ten... Licznik strasznie szybko, znaczy licznik exp strasznie mi rośnie. Już prawie jestem tym. Lekarza proszę! Punkt umiejętności, nice! Dobra, tego nie chcemy. Chcemy kontynuować historię. Clank! Great to see you, old friend. The warden let me have one call since I helped stop the prison break. Ratchet, is that really you? No, it's me, all right. Big floppy ears, big green eyes, big hands, big... Ratchet! Feet? What? I am working to get you out of there. I just picked up a lead. Hang in there, Ratchet, and I will see you soon. No więc ten odcinek będzie wyjątkowo bez Clanka. Więc mamy po prostu znowu ten pościg jakiś z jakimś gościem. Więc no cóż, no. Hehe. Zobaczyłem ich. Te miny chcemy rozwalić. Za wszelką cenę. O, tu będzie fajnie. Możemy zablokować to, albo możemy po prostu to wchrzanić w... możemy to wchrzanić... Nie z wyrzutnia, tylko w pompę wodną, żeby poleciało to za wodę. Ale dobra. Halo? No. No nie. Już.
Jakie tam glitche? Znaczy glitch, no. Chociaż technicznie rzecz biorąc to jest glitch, bo ta ściana mnie wybija troszkę wyżej niż gdybym mógł normalnie. O. Zamieniam troszkę. No cóż. Pyk, pyk. To jest chyba, z tego co pamiętam, ostatnia tego typu minigra. Czy minigra? O, no, mogę tak to nazwać. O, właśnie widzieliście, jak ta pompa... No nie, czemu wykryło, że zginąłem? No nie... A wróciłem, jeszcze miałem szansę wrócenia. Czemu nie wyleciałeś, Hal? Ty cheaterze. Ej, a mógłbym go tak pokierować? Żeby w sumie cały czas tak był? Ej, byłoby spoko nawet, tak z nim ukończyć poziom. A, długo to nie potrwało, jak widać. Ale sądzę, żeby się dało. Wii. Pójdę sobie tu. Czemu? Bo tak. Mam amunicję tu. Siu, oj, już. O jeny. Zepsułem chyba ten pojazd. Ale ciekawe jestem, co się stało. Czy to był tamten wcześniejszy, czy co? Halo. O, ja sobie tu pójdę, bo tu jest. Tu mi się wydaje, że będzie fajnie. Idź ty. Nie, zaraz chyba go dogonimy. To już chyba końcówka jest poziomu. Tak mi się wydaje. W każdym razie. Nie możemy tu skakać, ale możemy robić takie rzeczy. Tak, końcówka poziomu. Myk. Easy there, buddy. I'm just doing my job. Where is Clunk? He's got an underwater headquarters on this planet. There's nowhere to get there unless you've got a submarine. Whoa! I think I'm working for the wrong side. No dobra, no i to mamy 27 minut, a więc to prawdopodobnie będzie koniec tego odcinka, tak sądzę, chociaż zobaczcie, co tu jeszcze jest. It was quite a prickly situation that last brought me here. What do you mean? I was asked by the local fishmen to save their water. The ravenous cactus beasts were poking holes in the dam and stealing it, and I was the only one who could stop them. Fishermen? No, fishmen. A to w sumie, to jest dosyć łatwe, to możemy też to tak na szybko zrobić rundę 20 na 2-1. Jak pierwszy raz zagrałem, to strasznie z tym poziomem miałem trudność. Ale zba. I to jest... Teraz to możemy odblokować ten kostium na stałe. Przez śrubki nasze. Ale że mi się nie chce. Ale jest bardzo fajnie, bo podoba mi się ten kostium. Jest inny po prostu niż wszystkie inne kostiumy. I ten konik to jest w sumie taki trochę... ekskluzywny dla tego poziomu. Znaczy, tak jakby ekskluzywny, bo... jeszcze w sumie... bo on jest tylko w poziomach, w którym Quark lata, a nie chodzi. Dokładnie. A, i tutaj nie możemy zginąć. Technicznie rzecz biorąc, jedyną możliwością naszą na zginięcie jako takie jest pozwolenie, żeby ten pasek tamy spadł kompletnie. A tak to po prostu na chwilę jesteśmy wyczerpani i tyle. I nieźle mogą oberwać te kaktusy. No i nagle zaczął wypuszczać, więc tego musimy rozwalić. Co możemy teraz zrobić? Możemy wypuścić te rzeczy. Czyli... gąbczaste...
stworki, gumczaste zwierzątka, które z żółtych pastelek robią nam za kompanów do nawalania w wojny. Kompanów nawalania w kaktusy, a z niebieskich kapsułek po prostu odnawiam tamę. To jest spoko i zmarnowałem tą jedną. Punkt kontynuacji. Nice. Teraz poproszę tą niebieską kapsułkę, którą zmarnowałem i użyję sobie teraz tego. To jest epicka. Samolot. O, nie, to nie jest niebieska. Troszkę. O, jest niebieska. Jest niebieska! Goddammit! Do it! Do it, mate! Do it, mate! Czemu za... To on, ty po... Sło... O... Kiedy nie ma nic, chyba jednak zadziałał ten niebieski, ale zrobił się glitch i przez to nie ma tu... Gra myśli, że nie ma tego wodospadu tutaj. Ale fajne! Ty... Nie wiedziałem, że one podążają za mną, jak technicznie rzecz biorąc nic nie ma. Zdobywam punkt umiejętności. Pewnie za to, że dużo ich zintegrowałem. Nie no, ale oni wiedzą, że to... Co się dzieje? Co się właściwie dzieje? Nie ogarniam, co się dzieje. A kaktusy, kiedy wejdą w wodę, to się powiększają po prostu. Jestem ciekawostka. No... Idźcie do tej wody, tu jest woda, halo! Dlaczego... Pastylki nie wykrywają tej wody, a kaktusy tak? To nie ma sensu. Zobaczmy coś jeszcze. Nie, to też... Nie. No teraz już kolejne się zrobiło. O, są. No. A nie! To... Już nie rozumiem tego dokładnie. Ile sobie tego nazbiera, moje... Hukia. To chyba... to chyba tak działa, że ci kompani... To oni też... Oni przechodzą, jak już... Wyczerpią te swoje ruchy, to idą za tym tego zalepić tą tam. Ja sobie tych pastylek. Ja pierdziele. Mam armię pastylek. Bójcie się mojej armii pastylek. Nikogo nie. Nie, to jest jeszcze ruchomst. I szkoda tylko, że blaster tu nic nie robi praktycznie. Bo jest gówniany. Blaster tu nic nie robi. My blaster run nic tu nie robi. No za te... No. Goddammit. O. No. Ej, to w sumie mam taki zapas trochę jakby. Tych zwierzątek. Temu. Dobra. Więc tu... No, one nadal ze mną łaszą. To jest piękne. Jak można zepsuć grę? Ja chyba nie powinienem tego rozwalać teraz, co nie? To nic mi nie da. A nie, daj. W sumie co? Za. Co? To te byki. Really? Like, really? Damn it! Ale przynajmniej ten glitch się naprawił. Tyle dobrego, chyba. Myk. Myk.
Mogę tak zrobić, jej, i wtrążyć wszystkie te kaktusy. Kontek jest świetny, ale po prostu zdziwiłem się. Naprawdę nie lubię tego poziomu. No pierwszy raz mi się zdarzyło. Myślałem, że po prostu Quark zemdleje i specjalnie wyleciałem w tego. No to jeszcze jest śmieszniejsze, że specjalnie to zrobiłem. Goddammit. A chcę zobaczyć, aż czy mogę już kupić tego. Nie. Chyba albo w Challenge Modzie. To jest chyba. Nie wiem, już nie pamiętam. Nie wiem, nie pamiętam. Myk. Myk. Kapsułki. Wprowadzone. Ten poleciał. Właśnie najlepsze jest przy krawędziach tej areny stać, bo wtedy mamy dużą szansę, że po prostu no wywalimy ich stąd. Dobra, i teraz nie dać się. To nie może się tak znowu skończyć. Kiedyś sobie zrobiłem taki challenge, żeby tuż przed nimi stać. W sensie tuż przed tym kurzem stać. Jakoś mi się udało nie zginąć. Ja aż dziwię się, że wtedy nie zginąłem, bo tak to bym przynajmniej wiedział teraz, że mogę zginąć przez to. No tak to nie. No tak to nie. Za dużo jest tych kaktusów. Zdecydowanie za dużo jest. Nie nadążam. Nie wiem w sumie, jaka jest różnica między kaktusami z fioletowymi kamizelkami a z czerwonymi. Nie ma chyba żadnej różnicy, tak sądzę. Mam nadzieję! Dobra, szybko, pomóżcie mi do jasnej cholery. Pomoc by się bardzo przydała. Bo tama powoli umiera. O, to. O, jeden. Komentarz jest świetny, wiem. Ale no, teraz to się... Muszę skupić, bardzo dobrze. Nie, dokładnie. Znowu zmarnowałem. Dlaczego ja mogę być taki głupi? Dlaczego ja nie mogę myśleć? Kaptenem. Opa. Nic nie daje. Opa. Big. O, tak. Yes. Oh, yes. A propos, oh jest, przepraszam, że nie było Undertale wczoraj. Ale nie chciałoby się nagrywać. Mówię to szczerze. Po prostu nie chciało mi się Undertale nagrywać i tyle. Nie miałem ochoty, nie nagrałem. Nie chciałem, żeby żeby to wyglądało na przymus. A po mnie widać, jak nagrywam na przymus. Nie chodzi mi tu o brak tematów, bo to akurat się... No, zdarza mi się nawet wtedy, kiedy nie chcę nagrywać, kiedy chcę nagrywać, a po prostu, nie wiem, jakoś tak przynudzam czasem, jak na przymus nagrywam. Albo zdecydowanie częściej są cisze. Takie niezręczne, mógłbym nawet powiedzieć, że są te cisze, bo to cisza jest i ona jest niezręczna, bo powinienem mówić, a nie mówię.
jest niezręcznie i jest cicho i dupa. Dobra, czy to już się skończyło? Chyba tak. 19, więc teraz ostatnia runda i teraz mi dadzą popalić. Nie wiem w ogóle czemu się zajmuję tymi z mieczami zamiast tymi z... Demet! O-o. Czemu zajmuję się tymi z mieczami zamiast tymi z... blasterami? To oni są moim problemem. Dobra, porozwalam te bańki. Żeby mieć trochę luzu. Zastanawiam się, czy jest skill point za to, żeby nic nie obrywała tam. No to pewnie tylko dla samych hardkorów. Co się stało? No chyba sobie ktoś zmienia robi. Nie. Serio mnie wypchnął? Are you kidding me? To się nazywa out of bounds. Sometimes I just hate when this happens. Wleciał do góry, ja pod niego wlazłem, no i tak się stało, no. Damn it. I uda... Przeszedłem! That's quite a drop. Even for a big hero like you. O jem, co bym ja uczynił? Było świetnie. I believe I have found Klunk's headquarters. However, the door appears to be impenetrable. It's a high security door, but your gadgetbots can unlock it. Unfortunately, they cannot repel in underwater. Step back. Here's a casebook on Klunk's hideout. Agent, this old munitions depot is the perfect spot for a secret lair. Not only is it extremely cool because it's underwater, but it also makes it very difficult to penetrate. Once you do make it inside, you must find the command center. Klunk's probably controlling the entire operation from there. Thank you. No problem, cutie. Yes, yes. Klunk out. A więc dobra, następny odcinek rozpoczniemy z gadżetbotami. Dzisiaj nie mieliśmy ani praktycznie razu do czynienia z Klunkiem. Więc no cóż, no dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie cześć, papa. Następny film to będzie... Nie wiem, no w środę to chyba Sonic albo... Nie, Crash. Crash, a za tydzień, za dwa tygodnie zapraszam was na prawdopodobnie już finał Secret Agent Klunka, więc... Na razie i cześć. Pa, pa! Chaos Control!